Witam serdecznie. W dzisiejszym filmie postanowiłem, że przejdę Pokémon Fire Red, ale nie mogę rzucić ani jednym Pokébolem. Oznacza to, że mogę używać tylko Pokémonów, które w jakiś sposób dostałem lub kupiłem. Dodatkowo chciałbym powiedzieć, że dziękuję Swirlowi za pomoc z animacjami w filmie. Nie przedłużając, zaczynajmy. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to nazywam się Peter. Postanowiłem nazwać rywala Pan Jay po postaci wykreowanej na moich streamach. Zabrałem potion i ruszyłem w podróż. Znam tę grę na pamięć, więc zdecydowałem się nie brać Squirtla, bo później i tak będę w stanie zdobyć aż 4 inne wodne Pokémony, a Charmander jest przereklamowany i trudny w użyciu na początku gry. Wybrałem oczywiście Bulbasaura, zwłaszcza że będę potrzebował użyć później Cut, a nie mogę rzucić ani jednym Pokébolem. Nazwałem go Mateusz, bo kiedyś w serii z Black był świetny i uznałem, czemu nie. Pokonałem rywala, nauczyłem się Leech Seed, odebrałem paczkę, poznałem Vine Whip. Oak mówił, że wystarczy rzucić Pokébolem. Chciałbym, żeby to było takie łatwe. Więc pierwszym naszym Pokémonem będzie Rattata! A nie, nieważne. Ej, przynajmniej nie można było mnie zatruć. Nauczyłem się Sleep Powder i dotarłem do gymu Brocka. Bez problemu pokonałem zarówno Pamperka, jak i samego lidera. Potem mój starter ewoluował. Doszedłem do Poké Center przy Mount Moon i kupiłem sobie Magikarpia, którego nazwałem XD. Dlaczego? Już mówię. Musiałem ekspić przez Switche, a sam Gyarados jest dość słaby w tej grze. Na końcu jaskini wybrałem Helix Fossil, bo Omanate jest po prostu lepszy od Kabuto. Dotarłem do Misty i pokonałem ją wyjątkowo bez problemu, a potem mój XD nauczył się Takla, który właściwie niewiele zmienił. Czas na walkę z rywalem. Widzę Charmandera i myślę, no mam wodnego Pokemona, więc nie będzie źle. Cóż, myliłem się. Ale za to pokonałem Abrę. Chyba się liczy. Przywróciłem Billa do ludzkiej formy i w końcu ewoluowałem Magikarpia w Gyaradosa. Nauczyłem go Water Pulse i pokonałem tym mojego pierwszego groźnego przeciwnika. Weedla! Pokonałem wszystkich na SSN, a pana Jay zniszczyłem samym Gyaradosem. Statek odpłynął, a ja zrobiłem z mojego Ivysaura HM Slave'a. Bez problemu dostałem się do LT Surge'a i go pokonałem. Później mój Mateusz ewoluował i mój skład wyglądał epicko. Powiedzmy. Przeszedłem Rock Tunnel na ślepo, a potem natychmiast pobiegłem, by zdobyć Eevee, którego nazwałem Bodzio. Natychmiast go zmieniłem w jedyną wartościową formę, czyli Jolteona. Vaporeon też jest dobry, ale mówiłem już coś o wodnych Pokémonach. Wyczyściłem kryjówkę zespołu R, a potem pokonałem Erikę. Dotarłem do dojo i miałem wybór. Virgin Hitmonchan versus Chad Hitmonlee. Nazwałem mojego Pokémona po gościu z Fantastycznej Czwórki. Tylko, że Hitmonlee jest lepszy, więc wpisałem czwórkę dwa razy. Poszedłem do Pokémon Tower, pokonałem rywala, uratowałem pana Fujiego, cofnąłem się po rower i obudziłem Snorlaxa. Przejechałem trasę rowerową naprawdę szybko. Poszedłem na Safari Zone, zdobyłem Surf, oddałem zęby temu starszemu panu i nauczyłem mojego Hitmonlee Strength. Zdobyłem odznakę od Kogi i nauczyłem mojego Gyaradosa Surf, by był jakkolwiek użyteczny. Wróciłem do Silvko, natychmiast poszedłem po kartki i do rywala. Pokonałem jego Alakazama pięknym, krytycznym Shockwave'em i nadszedł czas na nowego członka naszej drużyny. Poznajcie Nessaye. Dostałem Master Balla, który właściwie jest teraz bezużyteczny. Cofnąłem się do Pewter City po Old Amber, a potem dopłynąłem do Cinnabar Island. Ożywiłem Omanate'a i znając mema z Lordem Helixem, nazwałem go Taillurl, nawiązując do Taillurl of Tayrings. Postanowiłem olać tego Pokemona i dodałem do drużyny coś znacznie silniejszego. Aerodaktyla! Poza Charizardem jest on jedynym Pokemonem w moim wyzwaniu, który może się nauczyć Fly, więc nazwałem go I want my board. Jego trening w Pokémon Mansion to była katorga, podobnie w Seafoam Islands.
Cofnąłem się więc do Pallet Town i w lokacji obok zacząłem ekspić na tanglach zarówno Aerodaktyla, jak i Laprasa. Potem poszedłem do Sabriny i tu chcę wam pokazać, jak szybko się do niej dostać. O, właśnie tak. Pokonałem ją bez problemu. Zaraz potem to samo spotkało Blaina i Giovanniego, u którego bardzo mi się przydały wodne Pokémony. Podczas walki z rywalem dostałem boost od Ancient Powera, dzięki czemu przeżyłem Wing Attack na jednym HP. Przedostałem się przez Victory Road, potem wytrenowałem Pokémony aż do leveli 60 i 62, bo się zagapiłem. Ale jako że Gyarados bez żadnych fizycznych ruchów bardzo mnie rozczarował, to postanowiłem kupić sobie Scythera w kasynie. Nazwałem go Dziedzio, bo ulubionym Pokémonem mojego kolegi jest Scizor i chciałem, by było mu miło. Wymieniłem go za ten jeden wielki żart zwany Gyaradosem i wytrenowałem. Byłem z niego dumny. Nadszedł też czas oduczyć się Katna Mateuszu i poznać Toxic. Kupiłem trochę leków i poszedłem na Elite Four. Mając Jolteona i Aerodaktyla, pokonanie Lorelei nie było trudne. Moi Board i Nessaya bez problemu zniszczyły Pokémony Bruna. Najtrudniejszym do pokonania Pokémonem Agaty był, co ciekawe, Chabak. No i Lens, gdzie Lapras był sparaliżowany przez 3 tury z rzędu. Uroczo. Czas ostatecznie pokonać pana Jay. Dziedzio, mimo że nie miał żadnych robaczych ruchów, zdołał zniszczyć Alakazama. A potem dzięki Toxicowi i Mybordowi Gyarados przeciwnika padł. Zostałem czempionem, mając taki skład, z którego jestem naprawdę zadowolony. Zachęcam was do pisania w komentarzach swoich wymarzonych drużyn w takim wyzwaniu. Załóżmy, że możemy łapać HM Slave'y, więc nie musicie wybierać Bulbazaura jako startera. Jeżeli wam się podobało, to rozgromcie buton odłapkowania i napiszcie, czy chcecie więcej takich materiałów. Możecie też podsunąć mi jakieś pomysły na następne wyzwania. Link do kanału Swirla, czyli wspaniałego autora animacji, znajdziecie w opisie pod filmem. Zapraszam do niego, bo zrobił genialną robotę i zasługuje na uznanie. Do zobaczenia, bye bye!